Ryszard Ćwirlej. Ręczna robota. Odcinek 28. W poprzednim odcinku Teofil Olkiewicz rzucił się w wir śledztwa, mimo że nie dostał nawet polecenia służbowego. To oddolna inicjatywa Chorążego, który jak gończy pies złapał trop. Trop, który podsunął mu jego dobry znajomy, Rajmund Dudka. Dyżurny, widząc Olkiewicza, bez słowa uruchomił elektryczny zamek magnetyczny. Teofil machnął mu tylko ręką i weszli do obszernego holu komendy. Na ławce pod ścianą siedziało trzech młodych chłopaków i jedna dziewczyna. Obok nich stał mundurowy zamowiec, który zapewne dostał zadanie nie spuszczania z nich oczu, bo stał i czujnie się im przyglądał. Normalnie Teofil nie zwróciłby najmniejszej uwagi na zatrzymanych, których tu widywał codziennie, czekających na przesłuchanie. Dziewczyna wyglądała nawet zwyczajnie. Była tylko zbyt wyzywająco pomalowana i założyła na siebie nieco za dużą skórzaną kurtkę. Za to jej koledzy byli tak niezwykli, że Teofil aż przestanął z wrażenia. Wszyscy mieli włosy przefarbowane na jakieś dziwaczne, jaskrawe kolory. I do tego postawione na sztorc, jak Indianie z powieści Karola Maya. A do tego jeszcze kolorowe koszulki w plamy. Na nogach spodnie wojskowe moro i ciężkie traperki. Ten, który siedział najbliżej przejścia, miał ubraną wojskową lotniczą kurtkę przyozdobioną na rękawach srebrnymi pineskami. Wszyscy wyglądali tak niecodziennie, że Olkiewicz aż zaniemówił zdziwiony. A wy to co tu macie za menażerię? Co to za cudaki są ci? Melduję obywatelu Chorąży, że to panki. Co są? No, panki. Znaczy się tacy, co słuchają punk rocka. Aha, panki. I jakie panki, cholera jasna? To jakieś małpiszony są chyba. Czego słuchają? No, melduję, że to taka muzyka młodzieżowa jest. Aha, rozumiem. A co oni tu robią? Przyjechali tu na koncert w arenie, na muzykę młodej generacji. Znaczy się, że słuchają tych dzikich wyjców i sami dodatkowo wyglądają jak dzikusy. No dajcie no tu jednego na chwilę. Którego obywatelu Chorąży? Wszystko jedno, którego. O, ten z czerwonymi włosami może być. Ty! Chono tutaj! Nie ty z czerwoną pałą. Dalej, ruszaj się, pan Chorąży cię woła. No co? Zamknij ryj i nie gadaj niepytany. Pan Chorąży chciał cię zobaczyć. No to już mnie widział. Mogę iść? Stój, gnoju, i morda w kubę, bo ci zr... Spokojnie, szeregowy. Tylko chciałem się z bliska przyjrzeć. A ty skąd jesteś? Z Polski. O, z Polski. To chyba inne niż ta, co ją znam. Bo w mojej takie pawiany nie chodzą po ulicach. To chyba żyjemy w dwóch innych Polskach, panie milicjancie. Wilcz, gnoju, z szacunkiem do pana Chorążego. Spokojnie, spokojnie, szeregowy. A ty, szmaciarzu, mi tu nie podskakuj, bo ja po dobroci gadam, a ty jesteś niemiły. A mamusia wie, że robisz z siebie pośmiewisko? Robię, co chcę. To moja sprawa. O, no to się chyba... A wam nic do tego! To się chyba jeszcze okaże, czy nic do tego. Zaraz ci to chyba moi koledzy wytłumaczą, że milicja jest od porządku na ulicach, a takie cudaki jak ty i ci twoi, to nie porządek, ale bajzel. Odprowadzić go. Słuszna racja, obywatelu Chorąży. My mu zaraz wszystko wytłumaczymy, tak jak się przynależy. Po chwili Olkiewicz był już w pokoju, który dzielił z Brodziakiem i młodym Blaszkowskim. Ten Blaszkowski od jakiegoś czasu pomagał im w różnych sprawach. Młody był sympatyczny i we wszystkim chciał być pomocny. To też Teofil nawet go lubił, choć trzymał go na dystans. Młody sam był sobie winien. Teofil wcale nie miał ochoty patrzeć na niego z góry, ale ten chłopak nie zrobił nic, żeby przełamać lody. Nie dość, że gdy go już Marcinkowski przydzielił do ich pokoju po tym, jak w czerwcu zeszłego roku jakoś tam się przesłużył w tej głośnej sprawie łowcy głów, to on nawet nie umiał się zachować i nie postawił na wkupne żadnej flaszki. To jeszcze w końcu można byłoby zrozumieć, bo był młody i głupi. Więc wcale nie musiał wiedzieć, że jakieś zasady obowiązują.
Dzisiaj na szczęście nie musiał na niego patrzeć, bo młody spędzał wolne dni w koszarach. Patrzeć za to musiał na Rajmunda, który siedział na krześle naprzeciwko. Siedział tam i wyraźnie czuł się nieswojo. A zresztą, jak normalny człowiek miał się czuć na komendzie? No wypuść pan powietrze z porów, panie Rajmund, bo zaraz będzie eksplozja. Nie, panie Teoś. Wszystko było tak pięknie, a tu masz ci los. Raz, dwa posrało się tak, że gorzej być nie może. Jak to nie może? Może jeszcze przyjść do nas kapitalizm. I wtedy to dopiero zobaczymy, jak źle się żyje w tym zgniłym systemie. Raz się obudzimy, a tu patrz pan. W sklepach jest wszystko, czego dusza zapragnie. Chrupiące bułeczki, pomarańcze i gorzoła bez kartek, jak w Peweksie. Wyobrażasz pan sobie takie życie? Aż strach pomyśleć, jakby nam się wtedy źle żyło w tym zgniłym ustroju. Nie strasz pan, bo aż gęsiej skórki dostałem. Gdybym chciał żyć w takim cholernym ustroju bez socjalistycznej równości i wolności i bez atmosfery ogólnego porozumienia. Dlatego robiłem wszystko, by ten kapitalizm osłabić, wrzucając im te dychy do automatów z ćmikami. Jakie dychy do cholery jasnej? Mów pan jaśniej, bo nie złapałem wątku. Nasze dychy. No ten mój koleś konduktor zabierał dychy metalowe i wrzucał do automatów z ćmikami. Za jedną dychę brało się paczkę Kameli albo Marlboro i jedną markę reszty. I pasowały? Jak ulał. Chodź pan tu bliżej i słuchaj. No. O tych dziesiątkach i ćmikach to ani słowa. Hmm. Bo za wywożenie monet z kraju i robienie z nich niemieckich żetonów to można pójść do pierdla. Co innego ten mały biznes z magnetowidami. To wyjdzie na jaw prędzej czy później, więc się tego nie ukryje. A jakby coś z monetami wypłynęło, to raczej trzeba w zaparte pójść i mówić wszystkim, że to kolejarska inicjatywa. Mhm. No. Jasne jak słońce, panie Teoś. Ale jak pan myślisz, co z tego wszystkiego będzie? Wdypnąłem chyba w niezłą gemelę. Słuchaj pan, tego co to kolejarza zabił, to ja już mam w pierdlu od wczoraj. Więc się tylko gnoja przyciśnie i wszystko wyśpiewa. No ale jak żeśmy już ustalili, on to tylko był od roboty, a nie od myślenia. Jemu ktoś kazał to zrobić, niby jakiś jego szef. A ten szef to jest ten, o którym żeś mi pan powiedział, czyli ten gruby Rychu, czy jak mu tam na przezwisko. Złapaliście już zabójcę? Co tam złapaliśmy? Sam onego chwyciłem. Kolejarza w mordę szarpanego. Na Łazarzu gośmy nakryli, w domu se siedział, a na kolei robił. Więc się wszystko zgadza, bo musiał tego zabitego znać z roboty. Co? Działa się szybko, nie? Prawdziwy kolejarz? Najprawdziwszy w świecie, na górce rozrządowej robi. Panie Teoś, ten Kolombo to przy panu jest prawdziwy szmaciarz. A ja? W następnym odcinku... Chorąży Olkiewicz już wie, co ma robić. Jego śledztwo nabiera tempa i w końcu dochodzi do punktu kulminacyjnego, jakim jest aresztowanie przestępcy. A tym bandytą jest sam Gruby Rychu, szef poznańskich cięgciarzy. Wystąpili Adam Ferency, Marian Opania, Mirosław Zbrojewicz, Jakub Snochowski, Robert Kuraś. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Adaptacja radiowa i reżyseria Janusz Kukuła.